Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do udziału w oficjalnym losowaniu głównej nagrody, głównej jedynej nagrody w naszym konkursie. Konkurs dotyczył udostępnienia jakiegokolwiek materiału z mojego bloga na swoim profilu. Tak naprawdę mogliście udostępnić dowolną zawartość, mogły to być zdjęcia, mogło to być wideo, mógł to być jakiś post, jakaś galeria, cokolwiek, co Wam się w jakiś sposób podobało. W konkursie wzięły udział tylko dwie osoby. Nie jest to duża liczba, niemniej jednak biorąc pod uwagę to, że mój fanpage, mój blog jest jeszcze tak mało popularny w sieci, uważam tą liczbę za zadowalającą. Trzeba powiedzieć, że to wszystko, co jest nowe, to jest jeszcze takie trudne do zaakceptowania, dlatego ja się wcale nie dziwię, że tylko dwie osoby wzięły w tym udział. Tak, dzisiaj zabawimy się troszeczkę, ja się zabawię w łysego z UEFA. No już teraz można powiedzieć łysego z FIFA, czyli Gianniego Infantino, który lubi sobie pomieszać w kulkach. No z tego chyba najbardziej znany ten popularny i sympatyczny Szwajcar. Ja co prawda taki sympatyczny nie jestem, niemniej jednak spróbuję w tych kulkach pomieszać i zobaczymy, co z tego wyniknie. Nagrodą, tak jak wspominałem, jest ta oto koszulka w rozmiarze L i zobaczymy, kto stanie się jej właścicielem. Mieszamy. Nie mam takiego doświadczenia w mieszaniu kulek, nie mam też takich kulek jak Gianni, ale myślę, że damy sobie radę. Dobrze, to tyle mieszania i zobaczymy, kto został dzisiaj zwycięzcą. A zwycięzcą jest Wojciech Grochowski. Proszę bardzo. Gratuluję zwycięzcy. Mam nadzieję, że zwycięzca się ze mną będzie mógł jakoś skontaktować przez prywatną wiadomość w celu odebrania tej koszulki. Nie wiem, czy to na meczu, czy ja mogę jakoś podesłać, czy możemy się gdzieś spotkać, jeżeli Wojtek pochodzi z Fordonu. To może tyle. Zapraszam Was serdecznie do kolejnych moich konkursów. Co prawda będziemy je organizować już w troszeczkę innej formie niż dotychczas, ponieważ cały czas nie wiem jak te konkursy przeprowadzić, żeby to było wszystko zgodnie z facebookowymi wymaganiami, ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. Mam już fajną nagrodę kolejną. Mam też pomysł, nie będę za dużo zdradzał, więc pozostaje mi po prostu zaprosić Was do oglądania kolejnych nagrań. W jednym z tych nagrań na pewno pojawi się jakaś informacja na temat konkursu, więc bądźcie czujni, oglądajcie od początku do końca. I to chyba tyle. Miłego dnia wszystkim życzę i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć.